Wigilia u cioci Jonki. Hej, postaraj się, Ryjku! My musimy być na dole pierwsi! Ojej! Cześć mi! My jesteśmy szybsi! My będziemy pierwsi! Nie gap się, Ryjku, tylko jedź! Naprzód! Szybciej, Ryjku, szybciej, bo nam uciekną! Zaraz was przegonimy! Ale jazda! Tak, na pewno ich zaraz wyprzedzimy! Już ich doganiamy! Ahoj, to ja! O, to tatuś! Czy chcecie wziąć udział w zawodach? Dobry pomysł! Na pewno wygramy, prawda, Muminku? To my wygramy! Zobaczymy! Wyruszacie na mój znak! Wypalę z tej strzelby! Czy wszyscy są już gotowi do startu? No, gotowi? Tak! Start! Tatusiu! Musimy mu pomóc! Trzeba go odkopać! Szybciej, zanim się udusi! Już się do niego dostałam! Ciągnijcie! A to co? To chyba nie był ogonek tatusia, Muminka! Tatusiu! Tym razem chyba jednak nie postąpiłem zbyt rozsądnie. Jedziemy! Tatusiu, świetnie ci idzie! Nie dacie rady mnie pokonać! Tak, przekonamy się! Szybciej! O, pan listonosz! Tatusiu, przyjechał pan listonosz! Mam dla pana list! Przepraszam, ale teraz ścigam się z moim synem i z innymi dziećmi, panie listonoszu. Proszę zaczekać, ja też spróbuję. I co, pościgamy się? Aha, nieźle panu idzie. Panu też. A więc i pan lubi się ścigać, to bardzo dobrze. Tak, tak, my listonosze jesteśmy w tym dobrzy. Ja. Jeśli pan sobie tego życzy, zrobimy zawody. Bardzo chętnie. Jeśli pan chce wiedzieć, to w młodości byłem znany ze świetnym Mnie pan zjazdu. Nie pokona. A co dopiero wyśpi. Ależ oni są dziecinni. Mam nadzieję, że nie są na to zbyt starzy. Meta przy tamtym drzewie. Zgoda, no to jazda. Sądzę, że to jednak ja wygrałem. To chyba oczywiste. Nie, skądże? Przecież to ja byłem odrobinę przed panem. Nie, moja lewa narta była pierwsza. Widziałem, była pierwsza. Tak? Możliwe, ale pan ma dłuższe narty. Ależ nie, nigdy w życiu. To ja wygrałem. Wcale nie. Właśnie, że tak. Ale co pana tu sprowadza? Ten list. Dziękuję. Zastanawiam się, od kogo on może być. Jedno powiedzmy sobie jasno. To ja wygrałem. Ojej. Od kogo to, tatusiu? Słucham. Skąd ten list? Od ciotki Jonki. Od ciotki Jonki? Co? Chyba nie od tej ciotki Jonki. Od tej. No. I co ciotka Jonka napisała nam w swoim liście? Tatusiu, otwórzmy wreszcie ten list. Tak, otwórzmy już. I przeczytajmy. Dobrze, tylko spokojnie. Och, jakie ładne zdjęcie. O, to dom ciotki Jonki. Ten dom jest bardzo ładny. No to czytamy. Zapraszam was wszystkich jutro na wspaniały obiad. Spędzicie u mnie kilka dni, możecie zabrać ze sobą przyjaciół, nawet jeśli są trochę hałaśliwi. Czekam na was, ciotka Jonka. To jest zaproszenie dla nas wszystkich. Nareszcie i my wybierzemy się gdzieś z wizytą. Hurra! Tak, jeszcze nigdy nie byłam w jej domu. Ojejku, ona jest taka bogata, że może nam dać bardzo ładne prezenty. Chociaż raz nie myślisz tylko o jedzeniu, to chyba jakiś cud. A co może być lepszego od dobrego jedzenia? Piękne prezenty dla nas wszystkich. A jeśli się mylimy? No, tak. Jakoś nie pamiętaliśmy o naszej ciotce Jonce. Za to ona pamiętała o nas. Więc skoro nas zaprosiła, wybierzmy się do niej. Jutro jest jutra. Tak. O co chodzi, tatusiu?
No, doszedłem właśnie do bardzo ważnego momentu w moich pamiętnikach. Więc może go jeszcze przemyślisz, kochanie? No jasne, świetny pomysł. Uporządkuję pan myśli przez ten wolny dzień. Tak, ale właśnie jutro miałem narąbać drzewa na ogień, bo skończyły się zapasy. Nie będzie nas, więc nie będziemy go potrzebowali. A, przypomniało mi się, jak obiecałem panu Paszczakowi, że jutro przyjdę do niego, aby obejrzeć kolekcję zimowych kwiatów. Tatusiu! Tak? Dlaczego nie powiesz szczerze, że nie chcesz tam iść? No wiesz, synku. A więc czemu nie chcesz? Zachowuje się pan dziwnie. Kochanie, nie byłoby ładnie jej odmówić. No, chyba masz rację. Ach, jaki rzeczywiście widok. Piękny. A może wybierzemy się tam już dziś wieczorem? Co o tym myślisz, tatusiu Muminka? To? Dziś wieczorem? Tak. Będzie cudowna przechadzka po śniegu, pod gwiazdami. Byłoby romantycznie. Tatusiu, to świetny pomysł. Chodźmy tam już dziś, proszę. Ja popieram mamusię Muminka. Ja też, więc chodźmy wreszcie. Zobaczcie, to jest zorza polarna. Jaka wspaniała. Jest piękna. Tak, tak, ale jednak musimy bardzo uważać. Dlaczego? Widzisz, moja mała mi, gwiazdy, zorza polarna i dużo śniegu to pogoda w sam raz dla śnieżnego smoka. Dla śnieżnego smoka? Czy on jest niebezpieczny? Tak, ale zjada tylko brązowe zwierzątka. Co? To okropne. Chyba powinienem jednak wracać. Ja cię obronię, Ryjku. Już dawno nie gryzłam żadnego smoka. Nie żartuj sobie. A jak on okaże się bardzo duży? Nie bądź mięczakiem i pomyśl o tych wszystkich smakołykach, które na nas czekają. Obawiam się, że przez ten śnieg nie bardzo wiem, gdzie jesteśmy. Co? A co będzie z nami, jak tu przyjdzie ten śniegowy smok? Powinniśmy zachować spokój i oszczędzać siły, bo przed nami jeszcze długa droga. Tam jest chyba gwiazda polarna, więc dom ciotki Jonki powinien być mniej więcej w tym kierunku. Chodźcie wszyscy za mną. Niebawem dotrzemy na miejsce. Oj! Och, tatusiu! Mój tatuś zniknął. Kochanie, gdzie jesteś? To ten smok. Na pewno go zjadł i co teraz? Cicho, bądź cicho. Tatusiu. Tatusiu. Nic mi się nie stało, ale bądźcie ostrożni. To jest bardzo głęboka szczelina. Nie basz się zjeść, tatusia Muminka. Mi. Mocno pożałujesz, jeśli to zrobisz. Mi, uspokój się i bądź cicha. Co ja mam zrobić? Natychmiast go puść, ale już. Jak chcesz walczyć, to my jesteśmy gotowi. Wcale nie, ja nie jestem gotowy. Smoku, bardzo nam przykro, że cię obudziliśmy. Przepraszamy bardzo. A może ty wiesz, jak można wyjść z tego lasu? Mamo, on chyba mówi, że to w tę stronę. Tak, jesteś bardzo miły. Bardzo ci dziękujemy. Tak, Muminku, miałeś chyba rację. Na pewno. Więc chodźmy. Dziękujemy panu, panie śnieżny smoku. Do zobaczenia. Jaki miły ten smok, prawda, kochanie? Tak, zastanawiam się, co on robi latem. Ach, jestem taki głodny, że nie mogę się ruszyć. Wstawaj, Riku. Jak cały zamarzniesz, przyczepię ci karteczkę. Spożyć przed 5 czerwca. Moje nogi robią się miękkie jak z waty, kiedy jestem głodny. Ojej, co to? Co ci się stało? Jedzenie! Czuję jedzenie! Ryjek, mi! Co się stało? Tędy! Ryjku, poczekaj! To tam. No
jest dom mojej ciotki Jonki. Tak, znaleźliśmy go. Bardzo się cieszę. I co, to ja go znalazłem. Aha, rzeczywiście. Wynika z tego, że Ryjek ma jednak dobry nos. A tak, to dom ciotki Jonki. Tak, tak, pamiętam. Przenocowaliśmy tutaj. A gdzie jest mamusia Mominka? Jak, obudziłeś się wreszcie? Ciocia Jonka, dzień dobry, dzień dobry. Nic się nie zmieniłeś. Nikt ci nie mówił, że kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Twoja żona już dawno krząta się po kuchni. Cóż... Dzień dobry, ciociu Jonko. Dzień dobry. Dzień dobry, ciociu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bądźcie grzeczni. Pamiętajcie, że jest to dom cioci Jonki. Zachowujcie się spokojnie. Ależ nic nie szkodzi. Dzieci są tylko dziećmi. Ale... A dzieci muszą się bawić. Witajcie. Dzień dobry, kochanie. Dzień dobry. Pomaga w przygotowaniu obiadu. Zaręczam, że będzie pyszny. Może mógłbyś narąbać nam drzewa? Mamy go za mało. Co? Ja? Mówiłeś wczoraj, że na dziś planujesz rąbanie drzewa. Możesz to zrobić tutaj. Tatusiu Mominka! Tak, słucham. Nie myślałam, że jesteś tak leniwy. To znaczy... Właśnie, i do tego coś strasznie przytyłeś. Tak, no, narąbać drzewa. Już idę, tak, 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 oczywiście, już idę. Wiedziałem, trzeba jednak było zostać w domu. Bardzo smacznie pachnie. To nasz obiad. Czy mogłabym pani w czymś pomóc? Nie, dziękuję. Jak się to upiecze, wszystko już będzie gotowe. Żeby tylko nie było za dużo dżemu na naleśnikach. Myślałam, że lubisz dżem, migotko. Lubię, ale teraz jestem na diecie. Nie martw się swoją wagą, głuptasku. Dzieci powinny jeść dużo potraw, które lubią. To im jest bardzo potrzebne. Prawda, moja droga? Wyglądałybyśmy mało sympatycznie, gdybyśmy były szczupłe. Chyba macie rację. Ojej, ciociu Jonko, bardzo proszę, ja nie chcę tak wiele daktyli w zupie. No, ty chyba się nie odchudzasz. Mi, jeżeli będziesz tak wybrzydzała na jedzenie, nigdy nie urośniesz. Będziesz zawsze taka malutka. Jak mogła mi tak powiedzieć? Ależ to ciężkie. Lepiej zniknę, zanim znów im wpadnę w oko. Jeśli mnie znajdą, wymyślą mi następną pracę. O, teraz się zdrzemnę. Tak, teraz się zdrzemnę. Skończyłeś już rąbać drzewo? Tak, ciociu, skończyłem. To dobrze. A więc teraz proszę, wyfroteruj podłogi. Wyfroterować? Ja najpierw muszę... Tak. Najpierw musisz natrzeć pastą. Posprzątaj też salon i ten pokój z tyłu domu, dobrze? Oj, ale... Tatuś zachowuje się przy cioci Jonce jak mały chłopiec, prawda? Hej, kochani, musicie mi pomóc. O nie, tatusiu, my mamy posprzątać na górze. Otóż to. No chodźmy już, chodźmy. Cześć. Ciekawe, co jest w tamtym pokoju. Muszę zobaczyć. Mi? Co ty tutaj robisz? Ja? Bawię się sama ze sobą wchowanego. Nie otwieraj tych drzwi, zrozumiałaś? Oczywiście. Tam musi być coś ukryte. Wyczuwam jakąś tajemnicę. Jakie piękne meble. I ta stara fotografia, piękna. To jest pokój ciotki Jonki. Naprawdę? Ale tu nie czuć starzyzny. Nie, czemu tak mówisz? Ile tu książek. O, jaki stary album. Ej, czy to Muminek? Chcę zobaczyć. Pokażcie. Nie, to nie ja, to mój tatuś, jak był mały.
O, musiał być chyba bardzo psotny. Teraz rozumiem, dlaczego tak się boi cioci Jonki. Ojej, pomogę ci, tatusiu. Już skończyłam przygotowania do obiadu. Ależ ty pracowałaś od samego rana. Nic nie szkodzi. Chętnie to zrobię, kochanie. Czy mógłbyś rozejrzeć się za dziećmi? Dobrze, bardzo ci dziękuję. Hej, Mi, widzisz coś? Nic nie widzę, jest za ciemno. Wejdźmy tam. Ja się boję. A ja się nie boję, nic a nic, idziemy. O, ależ tu ciemno. Mi, ty idź pierwsza. Dobrze, ty tchórzu. Rejku, nie popychaj mnie. Wcale ci nie popchnąłem. Aj! Boję się. Rejku, co się stało? To tam jest. Głuptas, to jest tylko stara zbroja. Naprawdę? Jak takie coś mogło cię przestraszyć? I co? To mi wygląda na śmieci. Co to jest? Jaka piękna, to szkatułka na biżuterię. Nie mogę jej otworzyć. Pokaż, to coś dziwnego. Co też to może być? To pozytywka. Cudna. Jaka ładna melodia. Tak, prześliczna. O. Przecież to jest... Znaleźliście taką ładną rzecz i tak ładnie grającą. Co to? Przestało grać? Może się zepsuła? No, pokaż, no zobaczę. Pewnie ta śrubka jest już tak stara, że się obluzowała. Czy da się to naprawić? Myślę, że tak. Chyba potrafię. O, ciocia Jonka. Co się stało, ciociu? Melodia przypomina mi mojego narzeczonego. Tę pozytywkę dostałam od niego w prezencie zaręczynowym. Rozumiem. Tak, położyłam ją tu wiele lat temu i zupełnie zapomniałam. A teraz wspomnienia powróciły. To dobrze, że dzieci ją znalazły. Aha, mam nadzieję, ciociu, że ona przywołuje wiele miłych wspomnień. O, dziękuję wam wszystkim. Jestem bardzo szczęśliwa. Te wspomnienia są takie piękne, jak wszystko, co dotyczy naszej młodości. Więc zupełnie niechcący sprawiliśmy ci przyjemność, ciociu. Ogromną. Wspomnienia z młodości są zawsze przyjemne. Kochanie, powiesz to jednak bardziej na prawo. Miminku, słyszysz, co mówi mamusia? Tak, wiem, na prawo. Ciociu Jonko, czy tutaj postawić kwiatki? Tak, są bardzo ładne. A to co? Słodkie, ale pycha. No, pokój jest już udekorowany. Teraz trzeba iść po choinkę. Po choinkę? A co chcesz robić z choinką? Ustawić tutaj, młody człowieku. Przecież właśnie dzisiaj jest Wigilia. Co takiego? Wigilia? Dziś jest Wigilia? Coś podobnego. Czy wy w ogóle nie macie kalendarza? Właśnie, kochani, zaprosiłam was na Wigilię. Teraz wszystko rozumiem. Tatusiu, powiedz mi, jak ma wyglądać ta choinka, co? To proste. Powinna chyba być duża i ładna. Może być ta? Ta za mała. Znajdziemy bardziej majestatyczną. Więc choinka powinna wyglądać jak tatuś. Chyba jest jednak za duża. Jest za wysoka, żeby mogła stać prosto. Jest bardzo ładna. Można ją ubierać. Krzywa choinka to coś niezwykłego. Owszem.
Bardzo dziękuję wam wszystkim za waszą pomoc. Naprawdę dobrze się spisaliście. O, szczególnie mama Muminka, która pomogła i przy gotowaniu, i przy sprzątaniu. Dziękuję, bardzo dziękuję. Także i wy, drogie dzieci, spisałyście się świetnie. O, to nic wielkiego. O, tak, tak, tata Muminka też pomagał. Jednak zmieniłeś się na lepsze. No, teraz możemy zaczynać już nasze święto. A teraz... Czyżby w tym pokoju były? O, tu mam dla was prezenty. To dlatego zakazałaś mi tam wchodzić, prawda? Mam prezenty dla każdego z was. Dziękujemy ci, cioci Jonka. To jest model okrętu. Jaki piękny szalik. Para ślicznych rękawiczek. Ile tu ciasteczek. Och, jaki ładny fartuch. Przepiękny. O, to znakomite wieczne. Cieszę się, że podobają się wam moje prezenty. Bardzo. Och, już dawno nie miałam takich miłych świąt jak w tym roku. No i przecież dostałam od was taki wspaniały prezent. Dziękuję. No, ale my nie daliśmy ci prezentu. Daliście. Wasz radosny śmiech i wspomnienia z mojej młodości. To jest wasz prezent. To ta pozytywka. Aha, a jeżeli lubi pani śmiech, mogę przychodzić częściej. O ile będziesz dostawał tu coś do jedzenia, prawda? No jasne. Muminki się cieszą radością i życiem. Muminki.